W ustawie powołującej Centralne Biuro Antykorupcyjne jest dopuszczalna prowokacja, nawet ona jest przyjęta jako jedna z takich, no powiedziałbym, klasycznych metod działania tego biura. Ja Państwu chciałbym przypomnieć, jakie były założenia powołania tej instytucji. Mianowicie chodziło o to, że na fali, że tak powiem, pewnego publicznego wzburzenia po aferze Lewina, no i zresztą szeregu innych afer, ponieważ dla znacznej części opinii publicznej w Polsce stało się jasne, że mamy do czynienia z działalnością aferową na najwyższych szczeblach władzy, że są zupełnie, że tak powiem, dramatyczne w tym zakresie zjawiska, niemożliwe do wyjaśnienia, które zostały ujawnione nie tyle nawet w związku ze sprawą Rywina, ale w związku z działalnością dwóch innych później powołanych komisji śledczych, komisji sejmowych. Komisji sejmowej w sprawie Orlenu i komisji sejmowej w sprawie PZU. Warto ją przypomnieć, choćby ze względu na dzisiejszą ugodę i konsekwencje tamtej sprawy. Otóż w świadomości zwykłego, że tak powiem, odbiorcy mediów dzisiaj uciera się takie przekonanie, że właśnie tamte, no, komisja rywinowska to rzeczywiście coś przyniosła. Była jakimś przełomem, było, coś ustalono, a tamte dwie to właściwie to już do niczego nie doprowadziły. To się w ogóle, proszę Państwa, to jest po prostu nieprawda, to jest zacieranie rzeczywistego stanu rzeczy. Te dwie komisje zakończyły swoją działalność raportami, które są w materiałach Sejmu, tylko nikt do nich nie chce sięgnąć, nie chce ich przypomnieć. Komisja, może właśnie, tej właśnie komisji warto poświęcić trochę uwagi w związku z zawartą właśnie ugodą w sprawie PZU. Komisja, która badała tą sprawę, postawiła bardzo wyraźne wnioski o odpowiedzialności kryminalnej. Oczywiście ze względu na rangę osób, które tam były zaangażowane, to miało przełożenie na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu i ten proces został wszczęty i nie został zakończony. Do dzisiaj nie tyle trwa, ile jest w pewnym stanie nieważkości procesowej. Nikt się nim nie interesuje, nikt nie próbuje nadać mu żadnego biegu. Po prostu tak sobie jest. Ale tam wtedy ustalono, że po prostu cała ta transakcja była jedną wielką aferą, że zagraniczny nabywca, jakby go tam nazwać, kupił swój udział większościowy w założeniu PZU za pieniądze PZU. I to jest, no, precedens, można powiedzieć, złotych interesów na skalę epoki. Otóż dzisiaj, że tak powiem, odnieśliśmy właśnie rząd, odniósł kolejny, a zwłaszcza minister skarbu, odniósł kolejny wielki sukces, płacąc 5 miliardów. Tak naprawdę chyba 15. Odczepnego, bo tak chyba. To tam jest 15 miliardów. Nie, no, trzeba by te 300 stron tej ugody dokładnie przeczytać, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co z niej wynika. 8,77 bezpośrednio płacimy, plus jeszcze. Tak, ale ja się odwołuję tylko do tego, co potocznie, że tak powiem, jest powtarzane. W tej chwili jako w prezentacji tego sukcesu. No, na 5 miliardów, tak powiem, odzyskujemy naszego narodowego ubezpieczyciela, najpoważniejszą instytucję finansową w Polsce, po znakomitym sukcesie jej prywatyzacji w okresie rządu premiera Tuska. Nie chcę mu, tak powiem, przypisywać jakiejkolwiek odpowiedzialności bezpośredniej za to, no ale jako premier rządu musiał wyrazić na to zgodę i
to może jednak nie należałoby tam tak całkiem zapominać dzisiaj w okresie wielkiego naszego sukcesu, kiedy pan premier Buzek jest przewodniczącym Europarlamentu. No, przypominanie tamtych spraw jest bardzo nietaktowne i może nawet można byłoby mi powiedzieć, więc robię to, że tak powiem, tylko w naszym gronie, prawda? Że byłoby sprzeczne, to sprzeczne z polską racją stanu, prawda? Przypominanie tamtych rzeczy. No ale tak, to niestety jest.